Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do recenzji Sony Xperia XA1, przedstawiciela średniej niskiej półki, jeżeli chodzi o Sony na ten rok. Zaczynamy od wyglądu i specyfikacji. Ekran 5 cali, więc urządzenie bardzo komfortowe, ekran IPS 1280x720 pikseli, więc niestety tylko HD, ale około 294 pikseli na cal, więc w takim codziennym użytkowaniu nie zauważymy poszczególnych pikseli. Oczywiście, jeżeli się przybliżymy, będziemy widzieć gdzieś tam delikatnie poszarpane krawędzie, ale wydaje mi się, że i tak wypada to tutaj całkiem nieźle. Sercem urządzenia jest MediaTek Helio P20, to jest 8-rdzeniowa jednostka, 3 GB pamięci RAM, 32 GB wbudowane, Mali T880. No i warto wspomnieć o aparatach. Z przodu mamy 8 megapikseli ze światłem 2.0 z autofokusem i to warto odnotować. Z tyłu natomiast 23 megapiksele również ze światłem 2.0 i tutaj wydaje mi się, że ten aparat jest bardzo, ale to bardzo zbliżony do Z5, więc na pewno będzie wypadał całkiem przyzwoicie. Wszystko to zasila bateria. Bateria 2300 mAh, która no nie jest jakaś rewelacyjna, natomiast same wyniki są dość imponujące. Wydaje mi się, że jest to kwestia oczywiście zoptymalizowanego softu u Sony. Jest to Android 7 i warto tutaj odnotować, że miałem wyniki od 3 do 5, nawet 6 godzin czasami. Ale bezpiecznie raczej bym powiedział, że 4 godziny z hakiem na ekranie. Jest to jeden taki intensywny dzień albo średnio intensywne półtora dnia. Przechodzimy do wyglądu urządzenia i na froncie widzimy oczywiście ekran z bardzo małymi ramkami po lewej i po prawej stronie. Wygląda to naprawdę ok. I dzięki temu też urządzenie naprawdę można łatwo chwycić w jedną dłoń. Nie ma tutaj z tym większego problemu. Oczywiście jest to kupione pewnymi rozwiązaniami, których brakuje w tym smartfonie, a mianowicie skanery odcisków palców i to rzeczywiście rzecz, do której nie mogłem się przyzwyczaić. Ale w związku z tym, że mamy tak małe ramki po lewej, po prawej stronie, tego skanera z boku, tak jak zawsze w Sony, nie ma. Oczywiście u góry i na dole mamy dość spore autostratki, takie małe, natomiast to aż specjalnie mnie mocno nie boli, biorąc pod uwagę, że ta konstrukcja jest kwadratowa i Sony zachowuje te proporcje, jeżeli chodzi o ramki u góry na dole. Natomiast boli mnie bardziej to, że u góry, jeżeli chodzi o głośnik, jest ładna maskownica i na dole również ona się pojawiła, tylko nie wiem po co, bo to nie są głośniki stereo i to też nie jest głośnik multimedialny, tylko do rozmów. Natomiast głośnik multimedialny jest na dole, na dolnej krawędzi, jest on po prawej stronie, do niego troszkę przejdziemy. USB typu C mamy tutaj również. Podejrzewam, że w tej właśnie tutaj szczelinie jest ukryty mikrofon, no ale fajnie to wygląda, gdyby to były głośniki oczywiście stereo. Z prawej strony możemy zauważyć przycisk zasilający, on oczywiście taki wystający, charakterystyczny dla Sony, przyciski głośności. Mamy również dedykowany przycisk do aparatu. Warto wspomnieć, że ramka jest aluminiowa i to jest duży, duży plus. No odmiennie do właśnie tyłu, gdzie mamy plastikowy i o tym należy też wspomnieć. Natomiast w trakcie moich testów nic mi się tutaj nie porysowało. Naprawdę jest tutaj bardzo dobrze. Zbiera to troszkę odciski palców, ale naprawdę można zachować to urządzenie dość ładnie w czystości. Jak możemy z tyłu zauważyć, również mamy aparat 23 megapikselowy, pojedynczą diodę doświetlającą, miejsce gdzie mamy NFC, Xperia i tak naprawdę z tych wszystkich najważniejszych elementów to tyle. U góry mamy wejście na słuchawki 3,5 mm oraz mikrofon do redukcji szumów. Z lewej strony natomiast wejście na kartę nanoSIM oraz microSD. No i przechodzimy sobie do interfejsu. Pierwsza rzecz jest taka, że nie możemy podwójnie tapnąć, żeby wybudzić sobie urządzenie. Na ekranie blokady kilka skrótów, możliwość odblokowania, oczywiście jeżeli mamy jakiś kod. Natomiast możemy sobie podwójnie tapnąć, żeby wygasić urządzenie, a w drugą stronę to już nie działa, więc to jest dość zastanawiająca kwestia. Pewną nowością jest tutaj to, że jak dotkniemy, to zmienia nam się jakby układ graficzny, są takie nowe tapetki, jakby motywy też. W lewą stronę Google Now, w prawą oczywiście mamy dodatkowe aplikacje, menu aplikacji. Z tych najważniejszych dodatkowych, które się pojawiły i są dobrze znane, to Radio FM, wiadomości, czyli do agregowania różnych newsów. Z tych dodatkowych mamy oczywiście szkic, Movie Creator i warto wspomnieć, że po lewej stronie mamy lokalne aplikacje, które najczęściej uruchamiamy sobie i również polecane, które możemy gdzieś tam z Google Play sobie zainstalować. Jest również szukajka, jeżeli chodzi o aplikacje w naszym telefonie. Jeżeli chodzi o pasek powiadomień, to no, wygląda dość, tak powiedziałbym, czysto. Są przełączniki, można je sobie edytować, dodawać, profile, ustawienia. I w ustawieniach jedna długa lista. Zaczynamy sobie od motywów. Tych motywów oczywiście jest kilka. Mamy te standardowe. Możemy sobie oczywiście te nowe loopsy zainstalować, więc tam polecam wejść. Tapeta w wyświetlaczu. Wyświetlacz oczywiście automatyczna jasność. Uśpienie, inteligentne posterowanie, więc jeżeli nie chcemy, żeby nam się urządzenie wygaszało w momencie, kiedy na nie patrzymy, to można sobie to włączyć. Ulepszenie ekranu, można sobie ulepszyć ekran albo też zrobić tryb super żywy kolorów. Mnie chyba najbardziej pasowało na wyłączonym. Balans bieli właściwie dowolnie możemy skalibrować, natomiast tutaj biel jest rzeczywiście biała, nie mam żadnych zastrzeżeń.
czcionki, ikony systemowe i właściwie tyle. Przejście do aparatu podwójnym przyciśnięciem przycisku zasilania i tak naprawdę najważniejsze informacje. W dźwięku nie ma możliwości rozdzielenia tutaj powiadomień i głośności dzwonka, o czym warto wspomnieć. Tryb nie przeszkadzać, te najważniejsze rzeczy są. Ustawienia dźwięku, tu możemy włączyć sobie clear audio, natomiast wyłączą nam się efekty dźwiękowe. Tutaj możemy sobie podbić trochę głośność samego urządzenia. Aplikacje, pamięć i tutaj w pamięci oczywiście mamy możliwość inteligentnego oczyszczania, to jest zrobione automatycznie. Jest możliwość tutaj włączenia sobie tego i pokazuje nam, ile wykorzystano pamięci, jeżeli chodzi o to urządzenie. System zabiera 963 z 32 GB, również 3 GB pamięci RAM. Na ogół gdzieś tam no te 700-800 do GB jest wolne. Przypominam, że mamy tu matrycę HD, więc te grafiki trochę mniej zajmują. I te 3 GB pamięci RAM właśnie w zestawieniu z ekranem HD to jest na pewno bardzo, bardzo dobre połączenie i tu aplikacje w tle zostają bardzo długo. Warto wspomnieć oczywiście o baterii. W baterii no, w chwili obecnej chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda. 5.25, korzystam 22 godziny temu ostatnie ładowania, więc naprawdę działa to bardzo w porządku, nie mam tutaj zastrzeżeń. Ta bateria 2300 mnie mocno zaskoczyła, jest tryb stamina, ultra stamina. Ekran blokady niestety, no możemy tylko sobie wzór i tam kilka innych sposobów, natomiast nie mamy żadnego skanera albo innego czytnika, którego byśmy mogli użyć. Jest asystent, który zawsze podpowiada nam, jak używać poszczególnych funkcji. Polecam zajrzeć sobie, jeżeli chodzi o osoby, które pierwszy raz się z tym spotykają, no i Android 7. Zero. Przejdźmy sobie do tego, jak urządzenie działa i to wykasowane aplikacje. I ja tak naprawdę nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ile ten telefon kosztuje. I faktycznie w tej półce cenowej wydaje mi się, że jego sprawność jest naprawdę dość wysoka. Wszystko to, co klikam, ładuje się. Nie miałem jakichś tutaj większych problemów. Natomiast no, dla mnie problemem jest jednak tutaj ekran HD. Ja nie mówię, że to jest źle, bo niektórym wystarczy. Natomiast oglądanie filmów na YouTube w HD czy też Netflixa, bo jak widzicie, tutaj oglądam dość mocno. No niestety to nie jest jakaś taka wielka przyjemność, bym powiedział, szczególnie jeżeli gdzieś tam leżymy blisko telefonu i wieczorem sobie chcemy oglądać, więc warto o tym powiedzieć, że po prostu no nie zawsze wygląda to po prostu jakoś tam super idealnie. I warto wspomnieć o kilku rzeczach, nie miałem żadnego problemu, jeżeli chodzi o Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, to wszystko działa bardzo ok, natomiast z połączeniami, dwa razy zerwało mi połączenie i to w domu, więc to taka sprawa albo bardziej losowa, albo rzeczywiście coś z telefonem w tym momencie było nie tak. No i zdarzyło mi się, że dostałem 3 SMS-y, w sensie takim kto tam, że ktoś próbował się do mnie dodzwonić, a tak jakbym nie miał zasięgu. Możliwe, że sprawa losowa, jeżeli chodzi gdzieś tam o nadajnik, natomiast warto o tym wspomnieć. Przechodzimy do aparatu i tutaj muszę powiedzieć, że jest naprawdę całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że to jest urządzenie jednak bardziej budżetowe, ale mimo wszystko mamy aparat nie więcej jak w Z5 mi się wydaje. To co prawda oczywiście mamy tryby, są te rzeczy, które no, są bardzo fajne, jak na przykład jasność, taką szybką korekcję, możemy sobie robić kolorystykę również, to jeżeli ktoś z tego korzysta, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Można to robić w pełnej maksymalnej rozdzielczości. Natomiast ja polecam oczywiście się przełączyć na tryb manualny, czy ten ręczny, biorąc pod uwagę, że tutaj też jak 23 megapiksele sobie włączymy, mamy HDR, który rzeczywiście sprawdza się i wygląda bardzo, bardzo w porządku. Jest śledzenie obiektu, jest kilka dodatkowych ustawień. Oczywiście w trybach, które możemy sobie tutaj włączyć, mamy kilka dodatkowych, natomiast nie ma możliwości do instalowania niczego, więc jest tylko kilka tych podstawowych, które dobrze znamy. Jeżeli chodzi o aparat, no niestety występuje nadal ten sam problem, a mianowicie, że klikamy sobie i podwójnie nam ostrzy, to znaczy ustawiamy sobie gdzieś tam ostrość i czasami po prostu podwójnie wyostrzy. Czasami tak, czasami nie. O, teraz wyostrzył i znowu ostrzy, nie wiem po co. No, robi to troszkę wolniej zdjęcia przez to i warto o tym wspomnieć. Natomiast zdjęcia potrafią być bardzo dobre. W ciągu dnia właściwie ciężko mi cokolwiek zarzucić, bo kolorystyka jest bardzo ładna. Bardzo ładnie są namalowane te zdjęcia i rzeczywiście w ciągu dnia to jest bardzo fajny aparat. Ładna kolorystyka, bardzo nasycone barwy, nie mam jakichś większych zastrzeżeń, bardzo duża szczegółowość, biorąc pod uwagę 23 megapiksele. Natomiast w momencie, kiedy brakuje światła, wrzucam Wam oczywiście tutaj przykładowe zdjęcie, no wygląda to już gorzej. No nie ma jakiejś tragedii, tak? Są telefony w tej półce cenowej, co gorzej sobie radzą, natomiast warto o tym wspomnieć, że to nie jest też telefon, który by robił nie wiadomo jakieś super zdjęcia po zmroku. Warto wspomnieć oczywiście o trybie tutaj ręcznym, czyli jest możliwość tutaj takiego profesjonalnego sobie na przykład ostrzenia. Nie jest to telefon, który ostrzy z najbliższej odległości, warto o tym wspomnieć. Jest oczywiście możliwość tutaj regulowania sobie jakby trybu naświetlania,
no, maksymalnie do jednej sekundy, niestety tylko, ale mimo wszystko jak najbardziej jest, więc jeżeli ktoś chce jakoś troszkę się poprawić, to jest taka możliwość. Testy syntetyczne, Quadrant 58, no prawie 59 tysięcy punktów, Geekbench 823 czy 3708, więc taka dość duża rozbieżność bym powiedział. Quadrant 48 tysięcy, no prawie 9 i tutaj jeżeli chodzi o szybkość zapisu, odczytu, pamięci wewnętrznej, to warto o tym wspomnieć, że też jest całkiem nieźle. Gry. Oczywiście nie jest to najmocniejsza specyfikacja, warto o tym pamiętać, natomiast też ekran 720, nie musimy od niego wymagać nie wiadomo czego. Wydaje mi się, że wygląda to dość płynnie, tutaj nie widziałem jakichś większych przycięć. Natomiast warto wspomnieć o innej rzeczy. Nie pamiętam, kiedy tak mało mi się grzał jakiś telefon od Sony, naprawdę. Oczywiście delikatnie się nagrzewa w momencie, kiedy na przykład przetestujemy chociażby jakieś testy syntetyczne, pogramy dłużej w grę. Natomiast w takim codziennym użytkowaniu, kiedy robimy zdjęcia, kiedy korzystamy z portali social media, no nie zdarzyło mi się, żeby ten telefon się prawie praktycznie nagrzał, więc to jest duży, duży plus. I myślę, że warto to odnotować. Jeżeli chodzi o dźwięk, oczywiście mamy tutaj aplikację, która automatycznie pobiera sobie okładki, jeżeli są takie dostępne. W każdym razie dźwięk, który leci z dolnego głośnika, możemy go łatwo zakryć i warto o tym pamiętać. Natomiast jest on bardzo głośny, 83 dB w takim urządzeniu, to wydaje mi się, że to jest naprawdę niezły poziom. Warto też wspomnieć, że ta jakość nie jest zła, to znaczy on nie trzeszczy, nic takiego. Ma oczywiście brak basu, ale to jest rzecz, o której gdzieś tam nie trzeba wspominać, myślę, w tej półce sonowej, chociaż są telefony, które były jakby wybitne, chociażby Alcatele, ale myślę, że jest naprawdę całkiem nieźle. Do takiego słuchania muzyki czy też oglądania filmów powinno być ok. No i strony internetowe, warto wspomnieć, że ładuje się tutaj wszystko w miarę ok, nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Natomiast dużym, dużym plusem, jeżeli chodzi o to urządzenie, jest wyświetlacz. Po pierwsze, on ma naprawdę bardzo dobre parametry, to znaczy pod dużymi kątami wszystko ładnie widać, delikatnie się przyciemnia, co nie jest jakimś dużym minusem. Kolorystyka zostaje bez zmian, więc to jak najbardziej ok. Natomiast ogromnym plusem jest tutaj jasność maksymalna, nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o słoneczne dni z tym urządzeniem, więc pod tym względem jest naprawdę bardzo ok. Podsumowując, Sony Xperia XA1 to jest bardzo ciekawe urządzenie. Oczywiście gdyby było tańsze o 200, to łatwiej by było je polecić. Natomiast ciężko się tak naprawdę do czegokolwiek mocno przyczepić w tym urządzeniu. Może dlatego, że nie mamy skanera odcisków palców, chociaż w tej półce sonowej nie zawsze się to zdarza. Warto natomiast wspomnieć o dobrym aparacie, o naprawdę całkiem niezłej baterii, która nieźle wytrzymuje jak na 2300 mAh. Głośnik też jest całkiem w porządku. Ekran, nie mam tutaj zastrzeżeń, poza tym, że jest ekran HD i to właściwie jest jedyna taka rzecz, która w tej cenie no, mogła być drobną uszczypliwością, jeżeli chodzi o konkurencję. Dajcie znać, co myślicie. Wydaje mi się, że to jest ciekawa propozycja, szczególnie dla osób, którzy są fanami marki. Jeżeli Wam się podobał materiał, zapraszam do subskrypcji, do polajkowania. Jeżeli nie, to zapraszam do naciśnięcia łapkę w dół. Dajcie znać, jak oceniacie ten model, jak Wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji, do zalajkowania filmu. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.